Witajcie, Maszki, z tej strony Trakon. Wykonajmy ci kurs hasła do kwestii Rotrat, jako Polska. Niestety to nie będzie odcinek, kiedy będziemy pokonywać kolejne państwa. To będzie odcinek, kiedy będziemy musieli zacząć się bronić. Bo niestety Niemcy pukają do drzwi. To, co aktualnie robię, gotów! Zdobyłem tyle dywizji, ile mogę. To bardzo chętnie by nam pomogło. Odchodzącej wojnie. Jesteśmy niby silniejsi. Niby. Coś tak mało czuję. Więc tak. Battle, close air support. To jest lepsze. Mało co zrobiłem w międzyczasie. Ogólnie tam byłem już chyba na 50%. Widzicie, mi nie płacało, jeżeli tam pokus może trwać, nie wiem, 70 dni. Niestety Ukraina nas zostawi, co trochę słabo będzie. Ściągam sobie ze wszystkich moich marionetek dywizję. Jak na razie... Oni mają własne drzewko? Dostali. Dostali, czy... Tylko szkoda, że trochę słabo jest, ponieważ oni są marionetką. A ci to... No tak, no tego popierają. Progresywizm? Ciekawe. Więc tak, będziemy próbować jakoś tutaj ich odepchnąć. Jak na razie sobie tutaj robię wszystkie rzeczy, żeby sobie wyboostować to, bo podczas wojny oczywiście to mi wzrośnie, ale fajnie by było mieć już wyboostowane. Widzę, że niby jesteśmy... jesteśmy nawet bardzo dobrze z tym. Jeżeli jest dobrze, no to jest dobrze. Teraz trochę sobie porobimy tych resztę rzeczy. I tak, wszystkich wystawiamy już do boju. Nasze dzielne dywizje, które nic nie potrafią. Polska armia dzielna, ale nic nie potrafiąca. I ciebie też dodajemy. I tak, aktualnie mamy ile dywizji? Mamy 77. Nasz wróg nie wiemy ile ma, ale właśnie nas zaatakował. Nasze samoloty są wystawione. Tak, fajna wojna. Czekajcie, czy macie Chiny w swojej frakcji? A! Co to za jakieś poplątanie z... Od kiedy Tajwan jest komunistyczny? Okej, wszystkich do boju weźmiemy. Okej. A nie też macie? A tak, Danie też. Okej, próbujcie tutaj odbić tego, bo się nie uda i mają 10 dywizji tutaj. O nie, czyżby to była ta seria, która ma się szybko zakończyć? Ponieważ Polska jest słaba. Ja żadnego drzewka też dobrego nie dostałem. Okej, czy odetną nas? Nie odetną nas od razu. Okej. Dziękujemy. O, chcecie nam wysłać dywizję? O, to bardzo chętnie.
Teraz co by się przydało, to oczywiście jak najwięcej dywizji. Tak naprawdę war support mi się nie przyda. Jedyne co by mi się przydało, to czas na to, żeby pobudować sobie lepsze tutaj rzeczy. No tak, nie mam, bo w sumie wszystko dają na to. Tak naprawdę chyba mikro będę robić. Okej, mam czas na mikro. Jak sobie radzicie z mikro? Słabo sobie radzicie. Ruszać się! Tutaj ciągle nas atakują, ale nie chcę wysyłać naszych dywizji dalej. Bardzo chętnie bym widział na przykład Austriaków robiących jakieś sycamore i atakujących. Ale nie dziwiłbym się, gdyby Rosjanie coś planowali. Najwyżej zdradzimy naszych sojuszników. Więc tak, wy dostaliście... No i naszej pamiętam żywka. Wy dostaliście... tamtego gościa. To znaczy, że poszliście w to. Poszliście w... Austro-Węgry. O, poszliście. Róbcie to. Proszę. Nawet nie wiem, kto to jest Kejnaś. Okej. Może w opisie jest. Jan... Marian Kejnaś. Nie, nawet nie wiem, to... Okej. Jest jakiś ważny do nas? Nie. Rusy też zaatakowali. Żegnam was. Żegnam państwa. Nie chcemy z wami współpracować. Chcieli nam zabrać Lwów. Wait a second! Ej, bo... Przecież oni byli... Ach... O, właśnie na to czekałem. Jak oni coś głupiego zrobią. I po prostu my będziemy mogli zrobić coś takiego. Czekajcie, zrobię lepszy plan. Dobra, czas na zrobienie podziału Niemiec pomiędzy dwie strefy wpływów. Dobra, podtrzymamy trochę tych przy naszej granicy. Czym ich zaatakujemy. Wiedziałem, że coś głupiego spalną. I skończyło się na tym, że po prostu wyszli z tego, bo nie chcieliśmy im dać... Czerwonej Rusi. Kiedy to się nazywa Czerwona Ruś? Kto to tam nazwał? To po prostu jest Małopolska Wschodnia. Zawsze była, zawsze będzie. Ten Spy Master. No i mamy innego szpiega. Znaczy się innego szpiega, no, nowego szpiega. Odmaszerować! Musimy sobie stworzyć taką małą dywizję, mały edit, duplicate, fajnie. Ostatnio źle to wspominam, dostałem copyrighta tylko na ten moment. To jest idealnie 30 sekund, żeby dostać copyrighta.
Czego milicja? A, milicja jest zepsuta. Jeszcze usunęli to w fajnym momencie. Dosłownie Francuzi się wlali do tego, ile macie dywizji. O, zobaczcie. Nawet przeciwko nam nie mają wystarczająco. Okej, czołgi są. Czas na artylerię. Po czym będziemy mogli wszystkich zabić. Okej, muszę pamiętać, że w pewnym momencie przerwałem, bo miałem szybkie odwiedziny. Takie informacyjne, że zapewne druga będzie przerwa. W sumie mogę trochę zdjąć słuchawki, żeby było słychać. Okej, no. Na battle plan idzie nam bardzo dobrze. Nie w ogóle żadnej prawie organizacji nie mają, ale to my po prostu podtrzymujemy ich. 28 tysięcy, z czego my Polacy. Oni też dużo wykonali. Jak to jest z majorami? No słabo. Szkoda, że tutaj nie mamy połączenia. Ale po prostu później połączymy się. Recruitive Operating. Ej, nie mówcie, że to też jest zepsute. Ja ostatnio tego nie modowałem nawet. Ile przycisków oni mogli zepsuć? Widać, jakaś aktualizacja weszła. Okej, tak możemy zrobić. Igora weźmiemy. Wygląda jakiś aktor, zapewne jest. Dobra, do Monachium. Okej, Litwa woła z powrotem. Dobra, no to tak naprawdę to jest wyścig do Berlina, chociaż szczerze powiem, to my już wygraliśmy go. To w sumie jak nasi siatkarze, że też wygrane. Okej, jesteśmy podczas wojny, co oznacza, że nam mamy zmniejszony czas tego? Tak, mamy zmniejszony czas, więc możemy po prostu zacząć sobie robić coś takiego. Ile mamy tutaj? Bardzo dużo. A kurde, weszła im gwarancja. Nie. Oni też są gwarantowani przez prawie wszystko na świecie. Są w frakcji. Ci mają non-align. Ale już wystarczająco daliśmy. Tyle wystarczy. To nie są jakieś mega nacje z manpowerem, ale musimy coś sobie robić. Lepszy karabin. Dziękujemy za jeden to. Nawet nie wiem, co potrzebujemy. Artyleria zapewne. Tak, odzyskujemy nasze... Gdzie, jakie to było nazwane? Piastowskie ziemie, czy jakoś tak? Tak właśnie było nazywane właśnie to. Te właśnie tereny. Tak propaganda, żeby po prostu to tereny jakoś uzasadnić. Że ziemie piastowskie idziemy. To były trochę też śmieszne czasy. Ponieważ to kształtowanie granic, kiedy ludziom się nie podobało, ale trzeba było. Okej, lepsze to. Okej, mamy to, więc passive defense zróbmy. Mamy kolejnego. Którego też przycisk nie działa, więc musimy poczekać, jak to się pozwoli. Ej, ewidentnie to są chyba polscy aktorzy.
Znaczy się... Bo tak wyglądają na polskich aktorów. Okej. Okay. My już do Berlina się zbliżamy, oczywiście na dywizja Berlin nie musi zawsze być. Więc za chwilę go zdobędziemy i później zobaczymy, co trzeba będzie zrobić z tym. My to też mogliśmy. Od czego tu mają? A, oni gwarantują. Nie wiem jak, ale gwarantują. Więc myślę, że po prostu to zrobimy. I to powinno być dobrze. Dobra, seria uratowana. Niemcy jak zwykle zrobili szapoba i wyszli. Oraz Rumunia. Coś ty zrobiła. Coś ty zrobiła, Rumunio. Ja specjalnie wam zostawiłem, bo wiedziałem, że to zdrajcy są. A wy co? Nie. Oddali. Jakaś panienka. W ogóle w tym odcinku prawie nic nie mówię o jakichś takich poważniejszych rzeczach. Lubię takie odcinki. No mogę czasami przestać, że tak dużo gadam o Żydach, że wyjść na jakiegoś antysemita, ale... kim jest obecnie antysemita, też to jest pytanie. No, doganiają nas, nie powiem. Niby atakujemy Berlin, ale też Berlin się broni. Ten, jak on się nazywa, Goebbels? Nie. O matku! Ja to po prostu tak głupio powiedziałem Goebbels, a to naprawdę jest Goebbels. Ciekawe jest to, że Goebbels tak zrobił propagandę, że nawet własną rodzinę właśnie wkręcił. Że żona Goebbelsa właśnie była takim autorytetem na kobiet. Że tam mnóstwo dzieci w ogóle. Okej, my już sobie idziemy dalej. Ogólnie tak... zapewne możecie się pytać, co jest fajnego w modowaniu? Bo czasami dostaję takie pytania. A oczywiście to jest tak bardziej prywatnie, czasami to jest na czacie ogólnym. Nigdy w komentarzach. Ciekawe jest modowanie to, że możesz... Właśnie co pomyślisz zmodować? Bo właśnie język, że tak powiem, ten cały język informatyczny, to jest bardzo prosty język, to jest na podstawie Lua. Jeżeli ktoś kiedyś miał styczność z Lua, to wie, że to jest bardzo prosty język. Bernie zdobyte? Nie, jeszcze nie. Zapewne dostaniemy event. To po prostu jest coś takiego, że jak właśnie się moduje to są najgorszą sprawą, to jeżeli nie wiesz jak graficznie to zrobić, bo to jest najtrudniejsza sprawa, ale reszta ogarniesz. Jest przecież, nie wiem czy to my? Nie, to my. Okej. Frakcję rozwaliła? Chyba tak. Więc tak. Najpierw robimy pas. W ogóle tam jakaś dziwna flaga była. Zgaduję, że to Francja. Nie, to Karaiby. Więc tak. Po prostu się podzielimy Niemcami. To wy na to. Najlepszy pomysł. My tyle dostaniemy w resztę. Nie ma Luksemburgu? O, ciekawe. O, jeszcze jest ten mały stan. A nie, to jest Luksemburg. Bo jest tutaj taki też fajny stan. Że on był przyłączony do Francji w ogóle i... Znaczy się tak niby do Francji był przyłączony. O, fuck, tam to wszystko w Polsce. W sumie by się należało mi, ale... Nie jestem aż taki... Okej, to tam tutaj. Wiadomo, że usunęli to i dlatego nie ma nic napisanego na tym, bo często tak robią.
ogóle tak się pomyśli, że taki, o, gość musiał sobie pomyśleć strasznie dużo, żeby to wprowadzić w ogóle. Nie. Teraz jak na to patrzę, to tak jak ten gościu to zrobił, no ja też bym potrafił, szczerze. I zastanawiam się, czy... Dobra, nie, bo to jest zawsze, że... Czy nie lepiej, to zawsze źle wychodzi. Ale czy nie mógłbym czegoś poprawić? Okej, okay, już jest dobrze. Niemcy zostały pokonane. Normalnie jest super, to będzie tytuł odcinka. Niemcy pojawiają się i znikają. Więc tak, wracamy do tego. Ile nam dni zostało? Dużo. To wiecie, to znowu się spotkamy, jak już... Tak jest! Jak już będziemy tych wszystkich atakować. Śmiórka! Gotów, dowódco! Tak, was już nie potrzebujemy, wracajcie do swoich. Gotów! A wy też. Okej, nasza potężna armia się skurczyła. Okej, coś tutaj mamy, jakieś bonusy. Cavalry. Nie chcę zmieniać. Infantry, expert. Nie wiem, po co to jest ambusher. Ambusher wiem, że to jest takie, że o, bronisz się i musisz tam się bronić, ale infantry expert to lepszy jest. To jest więcej sytuacji, że kiedy to się przyda. Okej. Więc mamy już Fate of Germany. Liberate Germany. Burn to Frankfurt and decide the rest later. Tak. Nie wiem, co to znaczy liberate burning to Frankfurt, ale okej. Okej, okay. Widzę, że to jest... Dajemy to Niemcom. Mamy piękne Niemcy. Nasze Niemcy. Polskie Niemcy. Nadal jesteśmy w wojnie z tymi. Kim jesteśmy w wojnie? W sumie z tymi dwoma. Okej, okay, w sumie powinniśmy wysłać dywizję. Nie powiem. Dlaczego nie mogę... Okej, okay, poszedłem dosłownie na chwilę, bo musiałem włączyć coś i to się stało. Nie wiem, skąd oni przyszli. Oni mają jakieś tutaj połączenie, czy to... Po prostu nie wiem, ale w ogóle te dywizje niebieskie się pojawiły, to też straszne trochę. Więc tak, no tak, no, w tym odcinku to no to zacznę. Tak, że tak powiem, proces tutaj... likwidowania tych. Wy szczerze możecie się tymi zająć, a my wyślemy jeszcze w powietrze. Może trochę te ściny spowodowane wyzwalaniem to nam aż tak nie zniszczyły. Okej, okay. Ta część Niemiec to się nie powstała. Luksemburg powstał. Fajnie. Trochę słabo, że taki kolor podobny mają. Słabo nasze toczone dywizje udało mi się popchnąć ich. Okej. Gotów do wymaszerowania! Tutaj nasza konnica, uda się jej tutaj zdobyć. Gotów, dowódco! Wy wracajcie tu. A tych trzeba tutaj skarcić za to, co zrobili. W sumie nie wiem, czy uda mi się na nie pokonać. Zobaczcie. Dobra, uda nam się pokonać. Chciałem pokazać, że słabo będzie przez te wszystkie cięciny przechodzić.
ale właśnie pokazałem, że nie. Ruszać się! Eregu, zbiórka! Uwaga! Okej, okay. Została mi sama kawaleria do obrony, która nie ma organizacji. No to wchodzimy do Kopenhagi, panowie. Tutaj w Hamburg się ustawili. My tutaj ich pokonamy. No widzę, że tutaj Dania to w ogóle słaba strasznie jest. Jakoś zastanawiające to jest, bo normalnie oni aż tak słabi nie są. Tylko state. Niemcy sobie wezmą ten kawałek. Trzeba ukarać Danię za to, że mnie otoczyli. Nawet nie wiem jak. Nawet nie nagrywałem, ja po prostu poszedłem sobie. Ja zapomniałem wyłączyć czasu. Okej. To nie jest monarchia. Czy my jesteśmy rządem progresywnym? Myślałem, że to jest socjaldemokratyczne. Znaczy się, tak, to jest socjaldemokracja, ale progresywny? Dziwne rzeczy się dzieją na świecie. Okej, okay, bo muszę kończyć, bo za chwilę będzie strasznie długi odcinek, tak jak końcówka kampanii. Tej, której nie lubiłem się z Kanady. Okej. Okay. O! Bułgarię mi ścinęli. Gotów, dowódco! Ej, bo ja się zastanawiam, bo w sumie jest coś taka mechanika. Zbiórka! Że oni powinni, jeżeli zaatakujemy marionetkę, to nie powinni, jeżeli są w frakcji, no to nie powinni nas zagwarantować, z gwarancji zaatakować. A nie mają gwarancji. Właśnie atakują Włochy. Ale się boję, bo w sumie miałbym tutaj tylko Niemców jako osłonę. W sumie Danię kontroluję, więc nie ma jakiegoś dużego problemu. Te dywizje będą już mieć na medium tank, medium SP, medium SP. Na razie tylko tak, jak to ma wyglądać. Chyba mamy jakieś tam dywizje tego, czy nie? Okej, okay. Cała moja kawaleria zmieni się na Armored Division. Nie mam tylko czołgów, to fajnie. Dywizję pancerną bez czołgów. Klasyk. Okej. Okay. W ogóle żadnych fabryk militarnych nie budujemy. To też jest trochę problem. Jak ktoś już się wyrównało się, to my po prostu wszystko prześlemy na to. Twórzcie nasze czołgi. Już widzę te polską husarię. Okej. Okay. No tak, na tym będę już kończył. Znowu coś 9... Kurde, ten hat jest zepsuty. Ewidentnie widziałem 9 minut, teraz mi pokazuje 6. O, coś chyba się zepsuło, jakaś liczba się zamieniła na 9. O, jak ja nie cierpię, chyba 5 się zamieniło na 9. Teraz patrzę na sekundy, ale chyba to jest tylko w jednym miejscu. Może trochę wytrę ekran? Będzie lepiej. Nie, 5 widzę. Nawet wy nie widzicie tego hadu, więc... Co?
No tak, myślę, że bardzo fajnie mi się udało tutaj pokonać. Teraz spróbujemy to odbić. Tak, no w sumie odbić. Tutaj im oddamy Rumunii. Później przejdziemy tutaj i naszych braci Węgrów zjednoczymy, a tutaj też już uzasadniam cel wojenny. Na to. Ale zobaczmy, czy ja mam minus 160. A to jest minus 300, no to jest nawet dobrze, że tak słabo na nie poszło. Okej, trochę jeszcze wydłużę. Więc tak, no to by było wszystko z drzewka. 45 fabryk. Oba 45, tak, oba 45. To by dało nam to, to już w tym momencie to już mało co znaczy. Jest w ogóle 39, więc to coś pokazuje. To się w ogóle nie opłaca, to bym... agility, to jest akurat dobre. To jest, nie powiem... Smaczne. Tak, Polska odnowiona. Jeszcze Polska nie zginęła. Nice. Widzę, że Fiume sobie radzi. Ja się zastanawiam, czy nie wejść do wojny. Bo mogąc właśnie tak spróbować to zrobić, gdy będę mieć już political power i pomóc. To jest film? Filmy wszędzie. I w ogóle czy są kory, czy jest klejmy? Klejmy? O, na szczęście klejmy. Tutaj widzę, że się zdesentowali wszędzie. W Afryce także. Kurde, bym pomógł im, ale Brytyjczycy. Czekajcie, bo ja zapomniałem w ogóle, że Rosjan istnieje. Czy mam jakiś... no to wyślę szpiegów. Mam więcej szpiegów. Ewidentnie to są jacyś aktorzy. To są już... to już są normalni. Są jacyś aktorzy z serialu. Okej, okay, myślę, że wielką operacją będzie po prostu wysłanie wszystkich naszych szpiegów tu. I robienie sobie tych wszystkich celów związanych z... jak to powiedzieć? Chcę tylko zobaczyć tą siatkę. Nawet mała jest. Więc tak. Oczywiście teraz to będzie... jeżeli oczywiście nic nie wyjdzie, bo zapomniałem powiedzieć wcześniej sformułowań. Jeżeli nic nie wyjdzie, no to zrobię takie przerwy. Jeżeli nic nie wyjdzie, no to następnie to będzie wojna z Transylwanią, później z Prusami. Prusy zapewne dołączą z powrotem. Chociaż zastanawiam się, czy nie zrobić czegoś takiego, że da się Prusy wyzwolić. To zobaczmy jeszcze, to będę używać po prostu save'ów. Że Prusy wyzwolić, później oddać im to i oni tam wszystko skorują sobie. Ale tak. Następny cel będzie Rosja. Pokonaliśmy Niemcy, no to nasz apetyt idzie na wschód. I tutaj zobaczcie na to. Żadnych gwarancji. Żadnych gwarancji nie mamy. Po prostu wszystko przyjmiemy. Damy to Rosji. Ona to wszystko zje. I po prostu będzie takie BUM! I zobaczycie po prostu. W ogóle Chabin. Czy ona ma... okej. Okay. Nie powiem ciekawej rzeczy. Więc tak, no myślę, że tutaj będę już kończyć. Fajny ten odcinek mi wyszedł, chociaż trochę przerywałem go. Zobaczymy, jak to wyjdzie z Rosją. Ile potrzebujemy Intela? No information, jeżeli 5 Intela. A ponad 70, żeby było. Więc tak, no w następnych odcinkach sobie popatrzymy na to. Pokażcie się. Mamy 1%, więc to jeszcze długa droga przed nami. Przeciwko Jugosławii, no to zaczniemy przeciwko im. I zobaczcie, jak 142 dni. Mamy jeszcze Węgry w wojnie, ale to... no, taki mały coś.
No to był z wami trochę w Hardzone 4 na modyfikacji Red Flat. Jako Polska. No to cześć.